O, to wielu było idolów. Co najważniejsze, byli to ludzie stąd, czyli Mirek Sowiński, Andrzej Ambrożej, Kulesza, Andrzej Mojsa, Toni Cylwik, tak? No, no, niesamowita ekipa. Ja chciałbym tylko życzyć wszystkim kibicom w stulecie takiej wspaniałej atmosfery, jak była 40 lat temu. To był chłopak bardzo drobniutki. Kamil Grosicki zagraje do Frankowskiego. Frankowski! Pokazano, że może się zawodnik rozwinąć, pójść w górę. Nikt nie mógł zarzucić, prawda, że Białystok to jest, nie wiem, Polska B, C, czy piłkarsko, czy w jakimś sensie. Nie ma się czego wstydzić, no duma Podlasia. Była taka tradycja, że szło się do kościoła na 8 rano, o 9 od razu po kościele jechaliśmy autobusami na stadion, byliśmy około 9.30 i już stadion powoli się zapełniał półtorej godziny przed meczem. O 10 ciężko było szpilkę włożyć, a nie było krzesełek numerowanych. Speaker wyczytywał na stadionie Hajnówka jest i tam się odbył, jest, Siemiatycze są, są, Bielsk Podlaski jest, jest, Augustów jest, jest. Całe województwo ciągnęło na Jagiellonię. Wtedy no, zrobiliśmy kawałek historii, bo Białystok był postrzegany jako tak miasto troszeczkę na uboczu. Awansowaliśmy do tej pierwszej ligi ówczesnej i no, myślę, że kibice na pewno to pamiętają, ci starsi. Młodsi już może nie, ale starsi to pamiętają. Często mówi się Wielka Jagiellonia, mając na myśli właśnie Jagiellonię z tamtego okresu, dlatego że dla Białostoczan awans Jagiellonii na najwyższy szczebel rozgrywkowy no był czymś wyjątkowym. To jest nasz wszystkich awans. To jest nasze ogromne osiągnięcie, wydajcie. I zapracowaliśmy na to wspólnie. Dziękujemy Wam jeszcze raz wszyscy bardzo. Słynne były ogniska, tak zwane białostockie, czyli jagiellońskie, gdzie można było sobie spokojnie, przy małym piwku dosłownie, tu już krążyły legendy, że nie wiadomo co tam się działo. Nie, absolutnie nie. Myślę, że wójcik o tym wiedział, że zarząd o tym wiedział, że takie ogniska po meczu, w poniedziałek, po treningu sobie organizujemy. Wydaje mi się, co było najważniejsze, że my sobie mogliśmy spokojnie po męsku porozmawiać o sprawach, które nas bolały, które nam się nie podobały. Teraz, kiedy o tym myślę, to mam naprawdę ciarki na plecach, bo to były czasy jakiegoś takiego ogromnego entuzjazmu, ogromnej euforii. Ta Jagiellonia, która w latach 70., 80. tak spadała z drugiej do trzeciej ligi ówczesnej i nagle przyjeżdża telewizja państwowa, pokazuje reportaże, pokazuje ten entuzjazm tych ludzi, właśnie tę nowość. Coś niesamowitego. Trener Jagiellonii, pan Janusz Wójcik. Oczekiwania związane z występami Jagiellonii w pierwszej lidze są ogromne. Będziemy się starali po prostu grać tą piłkę, która nam najbardziej pasuje. Ofensywną po prostu. Ja przede wszystkim chciałem ci złożyć gratulacje, że zawodników, nie ma się co czarować, średniej klasy, zrobiłeś ligowców, a z niektórych nawet reprezentantów Polski. Nie ukrywam, że trener Wójcik objął młodą drużynę. Weźli ci juniorzy z Jagiellonii. On był młodym trenerem. Młodym, niedoświadczonym trenerem, ale on był z innego poziomu. Ci wszyscy trenerzy przed nim, nie obrażając żadnego trenera w Jagiellonii Białystok, mieli inne pojęcie o piłce nożnej. Poszliśmy z nim o krok do przodu w tej drugiej lidze. Powiew świeżej krwi tu wprowadził. Człowiek z Warszawy, człowiek młody, ambitny, mający i dobrze, wysokie mniemanie o sobie. Był ogromny motywator. Ale to jednocześnie był trener, który bronił wszystkich piłkarzy. Poza Probierzem, z którym ja nie miałem okazji współpracować, to był największy trener w Jagiellonii, mimo że był krótko.
Piłkarze Jagiellonii jadąc na pierwszy mecz w Ekstraklasie historyczny martwili się, że po prostu nie będzie kibiców być może, no tylu co się spodziewali. Pogoda 30 stopni, ulice wyludnione w centrum. Mówił, zobaczcie, pewnie wszyscy do Augustowa wyjechali gdzieś na czasy, na weekend i tak dalej, nie? Ta frekwencja na Widzewie przekroczyła wszelkie granice jakby takiego zdrowego rozsądku, bo nawet żony piłkarzy siedziały na bieżni żużlowej takiej, bo nie było miejsc na jakieś loże, w ogóle loże nie było wtedy na stadionie, wiadomo, jakieś ławki drewniane i tak dalej. Pamiętne, no bardzo kibiców multą, za bramkami siedziało kibiców. Pierwsza bramka strzela Michalewicz, czyli udowodnił Jarek, zresztą wychowany klubu, udowodnił, że też możemy się liczyć w Ekstraklasie. Dowiedziałem się o tym po jakiś czas później, że za strzelanie pierwszej bramki zawodnik z Jagiellonii otrzyma ekwiwalent. Chyba było to 50 tysięcy. Jak się dowiedziałem i drużyna oczywiście też o tym się dowiedziała, oczywiście wymuszono na mnie, no, kiedy impreza, kiedy ognisko następne, mamy sponsora. Te pieniążki dostałem chyba po kilku miesiącach. Odprawy zawsze były identyczne. U trenera Wójcika gramy, walimy frajerów, jedziemy do domu. To proste było. Coś nowego na piłkarskiej mapie Polski. To się podoba ludziom. No, ładna nazwa, nawiązująca do historii Polski. Więc Jagiellonia ma sympatię w Polsce, którą potrafiła poprzeć dobrą grą w zeszłym sezonie i w tym sezonie. To są sami chłopcy z Białegostoku. No. Początkiem tak naprawdę tego kryzysu był awans właśnie do finału Pucharu Polski w 1989 roku. No to na ten moment było największe osiągnięcie Jagiellonii. Ten mecz do dzisiaj no, w pewien sposób jest wspominany w Białymstoku i wiele osób mówi, co by było, gdyby się udało. Tak? Dlatego, że porażka z Legią w finale rozpoczęła rozpad zespołu. Wszyscy chłopcy, Karwat, Karpnowski, Czykier, Romaniuk. Wyszliśmy na ten mecz, no niby nieźle graliśmy w piłkę, niby nieźle graliśmy, ale byliśmy jacyś przytłumieni. To nie była taka Jagiellonia, która grała swoje mecze. Ja mam takie troszeczkę inne odczucia, bo wydaje mi się, że nie wszyscy, może kogoś krzywdzę, nie chcę nikogo wymieniać personalnie, nie wszyscy chyba daliśmy się wszystko. Takie miałem wrażenie dziwne po meczu. Nie chcę wchodzić dalej w ten aspekt, natomiast bardziej, że to jest tak piękny dzień, mimo że przegrany, tak piękny dzień w historii Jagiellonii. Jeszcze sporo czasu, sądzę, że Jagiellonia będzie chciała odrobić jeszcze te straty. Czy Jagiellonia, pana zdaniem, przyjęła słuszną taktykę? Myślę, że zbyt bojaźliwie rozpoczęła spotkanie. 30 minut, 3-0 i to zadecydowało chyba. Na pewno zaważył, ogromnie zaważył ten finał, bo tak jakby drużyna powoli się rozsypywała. Koniec pewnej epoki. To zaczęło się, koniec epoki. Po prostu rozeszliśmy się po innych klubach, tak? Ja z Jarkiem Michalewiczem do Widzewa, Darek, mój brat, do Lecha Poznań, potem Czyki odszedł, Mariusz Lisowski i tak parę chłopców odeszło. No i zaczęły się trudniejsze czasy dla Jagiellonii. Spadek z Ekstraklasy. Dokonuje się dramat Jagiellonii. Ostatnia minuta w historii białostockiej drużyny w pierwszej lidze. Można powiedzieć, że wzruszający moment. Dziękujemy! 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 Ci kibice są jakby symbolem tego, co się stało. Ostatnia garstka kibiców. Wspaniałych białostockich kibiców. Z latami 90. kojarzy się najbardziej ten okres kompletnej degrengolady, prawie już upadku klubu. Trzecia, czwarta liga, kiedy po reformie jakiejś takiej, że z trzeciej ligi spadało bardzo dużo drużyn. Jagiellonia raptem znalazła się na czwartym poziomie rozgrywkowym. Grała na stadionie ówczesnym przy Jurowieckiej, który był bardziej bazarem niż stadionem. To był taki przaśny, wstrętny, śmierdzący bazar. Mieliśmy ten czas, gdzie prosiliśmy wręcz o pomoc wszystkich naokoło jako zespół. Na pewno były to trudne czasy, ale jakby ja nie wspominam tych czasów źle, bo sile tego zespołu stanowili przede wszystkim zawodnicy, którzy się wychowali w Białymstoku, więc nam może było nie tyle łatwiej, ile raźniej. Wtedy w Polsce było bardzo ciężko, w ogóle nawet z Rzymie się jechało na mecz, no to czasami były trudności z zamówieniem obiadu. Nawet taki mam moment, jak trenowałem pierwszy zespół,
Pojechaliśmy w góry na zgrupowanie, miałem tam zapasy, tam wiadomo, tam w zakładach mięsnych te szyneczki się pozatwiały, no ale trzy dni i nie było co jeść, no musieliśmy wrócić. Tak, taki był moment. Pamiętam taki mecz z Wiekarskim Katowicem, przegraliśmy chyba 7-1 czy 7-2 i wracaliśmy z Katowic tacy zbici, bardzo zbici. A trochę chaos, ale dla tej jednej bramki, co Mariusz Piekarski, warto było tam jechać. Każdy szukał jakiegoś tam, wiadomo, chleba. Jeden był w służbie celnej, straż graniczna, gdzieś tam na budowie. Ja akurat pracowałem w straży pożarnej. I tak jak mówisz, autokar jeździł, zbierał ludzi z zakładu i jechaliśmy na mecz. To tak trochę śmiesznie wyglądało, ale tak było zawsze. Tak, a jeszcze po tego musimy zajechać i jedziemy. I jeszcze tak przypominam to boisko na Jurowieckiej, szczególnie późną jesienią, kiedy to wyglądało tak naprawdę potwornie, potwornie smutno. Tych 200-300 kibiców gryzących pestki, pijących wódkę na trybunach, bo to było całkiem normalne. Przychodzili ludzie, siadali, rozkładali jakieś śledzie, zakąskę, kiełbasę na tych ławkach przaśnych stadionu przy Jurowieckiej, popijali wódeczkę. No i oglądali te mecze, ale oglądali to z takim nastawieniem głównie takiej szydery, byśmy dzisiaj powiedzieli. U niektórych nawet nie było widać chęci do gry, bo działacze nie byli zaangażowani tak jak my, piłkarze. Człowiek nosił torbę, piłkę, spał wszystko w domu, no takie to były czasy. No dzisiaj to jest ekstra wszystko. Oczywiście dzisiaj to trudno nawet uwierzyć, że to było tak niedawno, ale też się chodziło na ten stadion z przyjemnością, no bo innego nie było i to jeszcze innej drużyny nie było. Tu nie przyjeżdżała Legia, Wisła, Lech, Krakowia, tu przyjeżdżała Góra Kalwaria, Wołomin, Zielonka, Grajewo, Szczuczyn, Bóg wie co, takie z całym szacunkiem bardzo dzisiaj egzotyczne dla nas drużyny. Ale to też miało swój urok, no po prostu tak trzeba było też to obejrzeć, żeby docenić to, co dzisiaj jest. Dzisiaj, kiedy niektórzy narzekają, że Jagiellonia z tabeli 8, 7, powinni może troszkę zastanowić się, co jeszcze było kilka lat temu, kilkanaście lat temu, kiedy w ogóle wydawało się, że ten klub może się nie odrodzić. Ta moja przygoda z Jagiellonią rozpoczęła się właśnie od roku 2003, kiedy były prezydent miasta, pan Lech Rutkowski, poprosił, żebyśmy się zastanowili nad tym, żeby pomóc drużynie, żeby stać się akcjonariuszami, właścicielami drużyny i żeby pomóc finansowo. To był bardzo trudny okres wtedy. Słyszałem te opowieści, no sądzę, że prawdziwe, że przed naszym przyjściem było tak źle, że elektrownia odcięła prąd i prezes, kiedy chciał poczęstować kawą lub herbatą gości, dzwonił z prośbą do elektrowni, żeby włączyli na jakiś czas prąd, żeby można było herbaty, wodę zagotować na herbatę. Początkowo ogólnie w środowisku kibicowskim, sportowym nie było takiego pełnego zaufania. Wszyscy pamiętali te poprzednie lata, że niektórzy dobroczyńcy, w cudzysłowie oczywiście Jagiellonii, no nie sprawdzili się i wydawało się, że przyszli kolejni, którzy chcą jakby tutaj zarobić na tym klubie, a konkretnie na terenach, które należały do klubu przy ulicy Jurowieckiej. Byliśmy już akcjonariuszami, kupiliśmy akcje, byliśmy właścicielami. Można było tylko iść do przodu. Można było tylko iść do przodu, tak jak w czasie II wojny światowej, kiedy armia się posuwała, nie było odwrotu. Myślę, że Tomek Rybini zagra się bez życia. Jacek Hańko będzie drugim zawodnikiem najlepszym na boisku, bo pierwszy będzie Przemysław Kuli. Będzie Tomek Rybinis. Tu koncentracja, zobacz. To dwójka napastniczków, nie? Czy ta ogłoszenia już nieruchomości? Przepraszam, ten jeden to jeszcze się nie określił co do pozycji. Na razie 4 mecze, 4 pozycje. Nie, też, nie można pokazywać, jak się pracuje. To musi być przejście, właśnie, ale to jest dla nas przecież. W dzisiejszym Jacek Hańko na ławce zaczniesz spotkanie, ale no, mam nadzieję, że dostaniesz szansę. Właściciele dużo wnieśli, tak? Załatali wszelkie dziury. Był to okres taki, jak przyszedłem, przełomowy. W końcu po roku faktycznie myślę, że duży sukces trenera na Wałki, że przedstawił myślenie tutaj włodarzy klubu, którzy no, naprawdę wyłożyli spore pieniądze, żeby zainwestować, żeby stworzyć tą drużynę, która po tam 2 latach czy 3 zrobiła awans. Niezwykle ciekawa historia z trenerem Płatkiem. On przyszedł faktycznie jako człowiek nikomu nieznany. Nie wiem, to chyba prezes Aleksander Puchalski wówczas go sprowadził do klubu i na ostatnich 5 meczów trener Płatek ściągnął do Jagiellonii Tomasza Wałdocha, który już właściwie nie grał w Bundeslidze, on już tam zawiesił buty na kołku i Jagiellonia wtedy biła się o ten awans do Ekstraklasy i z Wałdochem nie straciła ani jednego gola. Już było przyklepane, że Jagiellonia awansuje. Ostatni mecz na Stadionie Przysłonecznej z Unią Janikowo, 2-0 Jagiellonia wygrywa w 80. bodaj 5. minucie. Wałdoch schodzi z boiska
owacja na stojąco i Jagiellonia ten mecz remisuje 2-2. Fajnie było awansować ze swoimi chłopakami, w większości swoimi chłopakami. Pomógł nam bardzo Tomek Wałdo. Wielka osobowość w ogóle i piłkarska, i jako człowiek, który naprawdę poukładał cały zespół w drużynie. To myślę, że też duża zasługa Tomka Wałdocha, że tutaj jest ekstraklasa. Tym momentem przełomowym jest transfer, pozyskanie, ale nie zawodnika, a prezesa. My często żartujemy z panem Cezarym Kuleszą, że mam nadzieję, że Czarek się na mnie nie obrazi za ten żart, bo czasami prywatnie sobie żartujemy, że ja Czarka wynalazłem tak, jak Ruski wynalazł rower na strychu u Niemca. Czarek tu był wśród nas, interesował się piłką i zaproponowałem panu Kulesza, żeby został akcjonariuszem i od 10 lat jest prezesem. Więc ten okres przełomowy moim zdaniem to jest prezesura pana Cezarego Kuleszy, wspierana bardzo dobrą pracą pani wiceprezes Agnieszki Syczewskiej. To jest bardzo dobry team. Ja zaczynałam pracę w starej hali na Jurowieckiej. Tego przełomu jeszcze nikt wtedy nie czuł i nikt nie wróżył, bo każdy dzień wtedy to była walka o życie, walka o istnienie, o to, żeby to wszystko w jakiś sposób poukładać. Pierwsze takie wyzwanie komunikacyjne to była degradacja. Myślę, że gdyby to się skończyło tą degradacją, jak brzmiało orzeczenie pierwszej instancji, moglibyśmy tutaj dzisiaj nie być. Ale tu Probierz zrobił kapitalną robotę. Wszyscy mówią o jego zdobyciu Pucharu Polski, o medalu brązowym i srebrnym. Ale to wyprowadzenie drużyny z tego dołu, minus 10, kiedy on przebudował kompletnie drużynę, rewolucję zrobił, zostawił może 5 zawodników z tej starej kadry poprzedniej. Kapitalna robota i to był taki moment przełomowy, kiedy Jagiellonia pokazała, że może bić się z najlepszymi, że może te punkty robić, nie ciułać, a je po prostu zdobywać. No i później był ten finał Pucharu Polski w Bydgoszczy, super puchar zdobyty też w Płocku, debiut historyczny Jagiellonii w europejskich pucharach, nazwijmy. Spójrzmy, no bramka. I będzie bramka, tak! Tomasz Frankowski wpisuje się na listę strzelców. Przed spotkaniem podszedł do mnie Michał Probierz w szatni i powiedział: słuchaj Franiu, dzisiaj strzelisz 2 gole. Ja mówię: serio? Taki jesteś optymista? I się założyliśmy o litra whisky. Kamil Grosicki zagraje do Frankowskiego. Frankowski! Klasyka, klasyka, akcja klasyczna dla Frankowskiego. Mi odpaliło, że tak powiem, na boisku. I wspólnie z Kamilem Grosickim to był początek do sukcesu Jagiellonii na przestrzeni kolejnych lat i miesięcy. Pamiętam przed laty, kiedy Kamil Grosicki jeszcze zaczynał grać u nas, jeszcze był piłkarzem Legii Warszawa, był na wypożyczeniu. Kamil nie mógł grać, chyba że zapłacilibyśmy karę. No więc tak zrobiliśmy, zapłaciliśmy tą karę i Kamil grał w tym meczu. I opłaciło się. Ta drużyna była naprawdę grając efektownie, zresztą to byli ludzie z krwi i kości, Tomek Wiostoczanin, Grosik, wiadomo, trochę szalony facet, a wspaniały piłkarz. Także to była taka, dużo Polaków dużo nie było, co dzisiaj nie jest normą ani w Jagiellonii, ani w wielu klubach Ekstraklasy, ale generalnie jakby, no, kilka drużyn ulubionych Jagiellonii można wybrać, ale moja ulubiona to była ta z Frankowskim, Grosickim. Przychodząc do Jagiellonii, planowałem pograć rok, półtorej i z godnością pożegnać się z białostockimi, ale w ogóle z polskimi kibicami, natomiast to był tak entuzjastycznie nastawiony do mnie prywatnie i zespół, i klub, i kibice, że grałem 4,5 roku, osiągając naprawdę z Jagiellonią Białystok piękne sukcesy. Już nie wspomnę o Pucharze Polski, także super Puchar Polski. No i zdobyłem tytuł Króla Strzelców jako chyba najstarszy piłkarz Ekstraklasy. Więc w ogóle mnie te 4,5 roku w Białymstoku naprawdę uradowało. Ten taki moment najbardziej, kiedy czułem się dumny, to był mecz, który decydował o tym, czy Jagiellonia będzie mistrzem Polski, czy nie, z Lechem Poznań. To był ten pierwszy srebrny medal, kiedy dzięki zabiegom kibiców mecz w Białymstoku został przedłużony o 10 minut, bo oni rzucili serpentyny, wyrzucali to celowo. Chyba nawet w porozumieniu z Michałem Probierzem to się stało. Sheridan! Świderski! Nowikowa! Okaz do strzału, to Masik! Jezus Maria, co tutaj się dzieje?
To była 93. minuta, już Legia skończyła mecz, więc powtarzam, gdyby ta bramka, ten strzał wpadł do siatki, pewnie to byłaby najpiękniejsza bramka, najbardziej zapamiętana i przez następne kilkadziesiąt lat byłby to gol numer jeden w Jagiellonii. I to był ten moment, kiedy myślałem, kurde, to jest możliwe, to jest naprawdę możliwe. Ja, który oglądałem mecze drużyny Jagiellonii z drużynami właśnie z Kobyłki, Wołomina, Zielonki, czy Grajewa, mogę za chwilę cieszyć się ze zdobycia Mistrzostwa Polski jako komentator już radiowy. Wierzyłem, bo była to ostatnia kolejka. Jagiellonia grała przez cały sezon bardzo dobrze. Miała szansę na tytuł mistrzowski, a niestety być może zżarła ją trochę presja, czy no takie wewnętrzne przekonanie, że czegoś może zabraknąć. No i cóż, Legia po raz kolejny okazała się zespołem silniejszym. Myślę, że to wicemistrzostwo nam wtedy spakowało jak Mistrzostwo Polski. To była rzecz niesamowita, to były pierwsze medale, które tutaj w tych rozgrywkach mieliśmy okazję przyjąć. Moim zdaniem najlepszy zespół, który tu grałem, to było Jagiellonia 2016-17. Mieliśmy dobry skład, nawet tak patrząc pod kątem, gdzie graliśmy ostatni mecz i gdzie z ławki wchodził Arvidas, tak samo i były Kosta i Fiedia Czernych. Na nas mówili ruska mafia, to na pewno był fajny okres, fajnie to wspominać i dla mnie to była najmocniejsza Jagiellonia. To nas dodatkowo wzmocniło, ale dla mnie wtedy i teraz większe znaczenie ma to, żeby tego sukcesu, a wiemy dobrze, że w historii polskiej piłki było kilka klubów, które zdobywały medale, czy właśnie Mistrzostwo Polski, następnie gdzieś ginąc, czy nie potrafiąc tego sukcesu powtórzyć. Dla mnie ważne jest, że my tą drogą nie poszliśmy, że jednak małymi krokami umocniliśmy się na tej sportowej mapie Polski, w czołówce klubów ligowych. W sezonie, kiedy za ten pobierze uciekł, ten czas uciekł, w ostatniej chwili jakby nie było tej kropki nad i, to tak zwątpiłem, a następny sezon znowu wicemistrzostwo. Dla większości był to człowiek no name. Kto to jest Mamrot? Tak? I on też, kiedy przyszedł do Białegostoku, pewnie miał taki balast na sobie, wejść w buty probierza ciężko, a jego po prostu wyniki oceniły. On powtórzył wicemistrzostwo Polski, też graliśmy naprawdę kapitalne jak na polskie warunki mecze w tych europejskich pucharach, w eliminacjach. No jeżeli miałbym wskazać jeden mecz w ostatnich 5 latach, czyli kiedy ja już nie gram w piłkę, który mi się naprawdę, naprawdę bardzo podobał, to zwycięstwo w Warszawie z Legią za właśnie Ireneusza Mamrota. Grali rewelacyjnie, pokonali ich bezdyskusyjnie i myślę, że to ten mecz jest taką wizytówką obecnej Jagiellonii Białystok. Byłem na golfie w Hiszpanii i oglądałem na tablecie mecz z Legią. Po prostu nie mogłem uwierzyć, że to nasza drużyna tak gra. Po prostu piłeczka od nóżki do nóżki, bardzo ładnie. Wtedy sam po mecie tak usiądłem w autokarze, pamiętam teraz i mówię, naprawdę zagraliśmy taki mecz, że, no, że Legia po prostu nic nam nie stworzyła. Wiem, że grali w 10, ale no, pierwsza połowa mieliśmy 500, można tak powiedzieć, że Arek Malarz, na ile pamiętam wtedy, znakomicie bronił i dzięki jemu ten mecz skończył się dopiero tylko 2-0, a nie już w pierwszej połowie z jakimś większym wynikiem. Do tej pory rzeczywiście pamiętam komentarze całego środowiska i to w jaki sposób my wtedy wyglądaliśmy w ten bardzo mroźny wieczór. Zdarzały się też takie momenty jak mecz w Portugalii z Rio Ave, kiedy no, można było dostać zawału serca, 8 goli w jednym meczu i kończymy mecz eliminując pierwszy raz w historii polska drużyna w pucharach europejskich, to znaczy w eliminacjach pucharów, eliminuje portugalską drużynę. To są miłe momenty, ale też przypominam takie zwykłe mecze ligowe. Tutaj na tym stadionie przegrywaliśmy z Arką Gdynia 1-2 i chyba to trwało niecałe 2 minuty, kiedy skończył się mecz wynikiem 3-2. Te czasy obecne są diametralnie najlepsze w całej historii stulecia, no bo te ostatnie 17 lat, w ciągu tych 17 lat mamy wszystko, co najlepsze w historii klubu. I mamy nieustanny 14 już sezon wkrótce w Ekstraklasie, bez przerw. W promieniu 200 km praktycznie od Warszawy po Gdańsk nie ma żadnego klubu w Ekstraklasie. Jest to olbrzymia wizytówka i bardzo wielka promocja. No, Białegostoku, Podlasia, tutaj, jak i też na świecie, bo
nieraz wyjeżdżając gdzieś za granicę, spotyka się ludzi z Białegostoku, z Moniek, z Grajewa, którzy noszą koszulki czy też szaliki Jagiellonii Białystok. I to jest wspaniałe. Tak jak kiedyś ktoś powiedział, wszyscy mają scouting, my mamy kuleshing. Oto jak wygląda, jaka jest tajemnica prezesa, należy go zapytać, ale jestem przekonana, że za wiele nie powie i za wiele nie zdradzi. Rzeczywiście nam się to udawało i to jest droga, którą chcemy iść, to jest droga, która pozwoliła nam zbudować stabilny klub, te transfery zawodników bardzo młodych albo takich po problemach, czy których udało nam się przywrócić do świetnej formy i którzy nam bardzo pomogli w osiąganiu sukcesów sportowych, zostali dzięki temu zauważeni przez zagraniczne kluby. Tego na pewno nie chcemy stracić. Mnie to akurat raduje każdy występ wychowanka, człowieka stąd, z Białegostoku, z Podlasia. Każda radość, tak? Drągowski, Sandomierski, teraz Patryk Pimal, gdzie tutaj też krok stawiał. Ważny element, o którym powiedziałem, a też nas odróżnia, nasz Jagiellonia od innych klubów. To znaczy, ja próbowałem budować też ten akcjonariat w taki sposób, żeby to byli lokalni przedsiębiorcy, żeby byli to przedsiębiorcy, którzy przychodzą do klubu nie po to, żeby osiągać jakieś osobiste korzyści, bo tu takich korzyści nie ma, bo nawet status spółki nie przewiduje wypłacania dywidendy, czyli jeśli są zyski, są przeznaczane na rozwój dalej klubu, ale takie osoby, które są stąd, z Białegostoku, którym zależy na Jagiellonii jako na symbolu. Myślę, że ta epidemia pozwoliła nam zrozumieć, jak ważna jest ta nasza społeczność, budowanie przy klubie zarówno kibiców, jak i sponsorów bardzo zaangażowanych w nasze życie. Bez tłumów, bez ludzi, bez meczu, bez tych emocji ta piłka nożna nie ma sensu, więc nie mogę się doczekać, aż wrócimy. Brakuje mistrzostwa, marzymy o tym, modlimy się o to, jak panowie słyszeliście, kibice pięknie śpiewają. Piękny hymn, słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud z Jagiellonii, mistrza Polski zrób. Więc jest modlitwa, jest trening, jest dobra baza. Może trochę szczęścia brakuje. Zobaczymy, jesteśmy cierpliwi. Wierzymy, że kiedyś to się stanie. Najlepiej, gdyby to się stało na jubileusz, na stulecie klubu. No to może główne uroczystości są przesunięte rok, więc mamy też taką możliwość, jeśli w tym roku się nie uda. To mamy szansę, jak każda drużyna w przyszłym roku. Mamy nadzieję, że tak będzie, głęboko wierzymy.